Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym omówić temat jantr, które są na rozpoczęcie jakiegoś biznesu, jakiegoś przedsięwzięcia ekonomicznego w naszym życiu. Otóż według systemu w Indii zajęcie się jakimkolwiek biznesem, zaczęcie jakiegokolwiek nowego biznesu jest zapoczątkowanie zrobienia pudży, takiej specjalnej ceremonii, gdzie się używa wody, kadzidła, kwiatów, jak również przygotowuje się odpowiednią jantrę, odpowiedni symbol, który odpowiada temu, żeby dany biznes, dana aktywność ekonomiczna szła w dobrym kierunku. Trzeba po prostu oczyścić osobę, która się będzie zajmowała tym biznesem, trzeba oczyścić atmosferę, trzeba po prostu mieć dobre intencje przy tym, jak się zaczyna pewną działalność ekonomiczną. I to dotyczy nie tylko firm, które zajmują się sprzedażą, ale każdej działalności ekonomicznej po prostu jest odpowiednia pudża, jest zrobiona odpowiednia jantra, która chroni naszą działalność ekonomiczną przed pewnymi energiami, które mogą się pojawić z zewnątrz i od innych osób. Także, drodzy kochani, jest to bardzo, bardzo istotny punkt, bo właśnie wczoraj rozmawiałem z moją znajomą i ona mi właśnie powiedziała o tym, że musi być wykonana odpowiednia pudża, ceremonia, odpowiednia jantra po to, by właśnie dany biznes szedł nam gładko i spłatka i bez żadnych problemów. Także przekazuję Wam tą informację, ponieważ również dla osób, które chcą zapoczątkować jakikolwiek biznes, jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć tą jantrę, żeby właśnie mieć tą zrobioną tą pudżę. Ta pudża nie musi być wykonana w miejscu, gdzie mieszkamy, może być wykonana nawet w Indiach, ale po prostu na daną firmę i wówczas działalność ekonomiczna rozwija nam się bardzo dobrze. Także chciałbym jeszcze też wspomnieć, że jantry nie tylko istnieją na biznes, można również zrobić specjalną kawaczę, którą nosi dana osoba, to jest wykonana ze srebra, ma odpowiednią mantrę w środku zamkniętą i po prostu funkcjonuje w taki sposób, że powoduje dobre rozwijanie się naszego biznesu, jak również chroni nas przed jakąkolwiek złą energią z zewnątrz. Dodam, że jantry są robione również na zabezpieczenie mieszkania, czyli jest jantra, która zabezpiecza naszą kuchnię przed energią jakąkolwiek, która się tam pojawi nieciekawą. Może być jantra na toaletę, może być jantra do pokoju sypialnego, żeby mieć spokojny sen. Jak również jantra do salonu, tam gdzie są goście, również może być wykonana jantra, która pomaga w dobrym samopoczuciu się w naszym mieszkaniu. Czyli są różnego rodzaju jantry, jak widzicie. Jantra może być na dobry biznes, na uregulowanie feng shui w naszym mieszkaniu, energii, ponieważ nie każdy dom jest taki sam, nie każdy dom ma zwrócone okna na wschód czy na południe. Także niektóre domy wymagają odpowiedniego uregulowania energii właśnie feng shui, właśnie przez jantry, które są odpowiednio zrobione w odpowiedni sposób, mają odpowiednią pudżę, odpowiednią ceremonię, która po prostu nadaje im energię do ochrony danego mieszkania. Są również jantry ochronne, które chronią nasze mieszkanie przed nieproszonymi gośćmi, jak również przed energiami, które mogą się w danym momencie pojawić przy naszym domu lub w naszym domu. To by było mniej więcej, drodzy kochani, na tyle. Ja jeszcze raz zapraszam Was na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit mineralny bardzo zdrowy. Jak również, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem produktów naturalnych z jagód, by uzupełnić sobie swoje zapasy. Jest to nieduży pojemnik z produktami, które są suszone, podlegają odpowiedniemu rozpuszczeniu w wodzie czy w mleku i możecie po prostu takie produkty spożywać. Także ja od Ciebie się żegnam, pozdrawiam Was tutaj z Wysp Kanaryjskich i do widzenia.